A więc nadszedł czas. Dziś dowiemy się, które imperium przetrwa. Starożytne Indie czy Lechia? Wielka Lechia, wielki pojedynek starożytnych imperiów. Już dzisiaj, także łapek górę, soczysty komentarz. Oczywiście szalom awa malejku? Jakoś takiego jeszcze nie było. Aweja, salam alejkum, witam serdecznie. Łapek górę, soczysty komentarz. Dziś szkolimy jeszcze troszeczkę jednostek na prędkości i atakujemy Bombaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Fajnie byłoby mieć katapultę i taran, bo nie wiem, jak tutaj działają blężenia. Jak tutaj wyglądają jakieś walki między państwami. No bo serio, jedyna szansa, żeby przetrwać teraz na tej naszej wysepce, gdzie jesteśmy z nim zamknięci, co jest chyba najgorsze, co może być, to jest atakowanie. Teraz, jak jeszcze nam za bardzo nie odskoczył, mógł jeszcze próbować to zrobić. Aha, on idzie kolejną osadę zrobić. No. Dobra, musimy atakować. Musimy atakować i to czym prędzej, tym lepiej. Twoja obietnica złożona Imperium Indyjskiemu wycofanie granicy została złamana. I co z tego? To on granicę podsunął pod nasze armię. Kiedy my tutaj stawaliśmy na tych piaskach, piaszczystych widmach, górach, dolinach, Imperium Indyjskiego tu nie było. Teraz Indusi kopią piaski pustyni w poszukiwaniu chyba przyprawy z Duny. Nie wiem, to jedyne wytłumaczenie, co oni tu wykopali i dlaczego oni to zrobili. Robię katapultę, ściągam tych maczugowców, kupuję co się da za hajsik i atakujemy. Okej, czyli to znaczy, że mogę zmienić... Stworzono ideę, filozofia polityczna. Wybierz ideę, którą chcemy uczyć. Ja bym chciał zmienić te karty, co tam wybieraliśmy, ja bym chciał to na te wojskowe pozmieniać. Gry i rekreacja, dramat i poezja. Dramat to czeka mieszkańców Bombaju. Spaliły miasto do gołej ziemi. Nowa forma rządów. O, super, autokracja, oligarchia, republika klasyczna. Premia do produkcji cudów za każde 20 tur przy standardowej prędkości, oligarchia. Dodatkowe doświadczenie bojowe dla jednostek za każde 5 tur przy standardowej prędkości. Premia do punktu wielkich ludzi. 15 za każde tury, nie mam pojęcia, czym są wielcy ludzie. Dajmy tam autokrację. Albo oligarchię, w sumie czekaj, wszystkie jednostki lądowe walczące z warcie otrzymują plus 4 do siły bojowej. Dajmy ciebie, dajmy oligarchię, wprowadzimy, no w sumie... Polską Rzeczpospolitą, szlachecką, oligarchia będzie rządzić liberówę, to roleplay Polszy, od oligarchii po syndykalistyczną Polszę. I możemy, o właśnie, możemy wybrać rzeczy, możemy, mam jedną doktrynę wojskową i jedną wolną, super. Damy sobie plus 50% do produkcji jednostek walczących w zwarciu, to się wydaje mocne. I zmniejszysz utrzymanie jednostek o 1, bo nas nie będzie stać na armię, zakładam, a chcemy sobie jeszcze więcej kupić. Także zatwierdźmy te doktrynki. Od razu troszeczkę pieniążka zarobiliśmy. I mam nadzieję, że będziemy szybciej rekrutować jednostki. Co prawda tam były jednostki walczące z warcią, my akurat katapultę kręcimy. No ale niech będzie. Dobra, wy tu czekacie. Przy tak dużej stałej armii warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług najemników, jeśli będzie potrzeba ją jeszcze powiększyć. Przyspieszono najemnicy. Okej, fajnie. Po cichu liczyłem jeszcze tam w poprzednich odcinkach, że uda nam się te miasta państwa skłonić, nastawić przeciwko Indiom, ale nie ma szans. Dwa jednostki łuczników, jeden maczugowiec i mamy w Poznaniu jednostkę kolejnych maczugowców, także zapraszam na front. Zdobywasz emisariusza, możesz wysłać go do miasta państwa, by otrzymać premię. Wyślijmy go do Brunejów. Tak, potwierdź, ale te Bruneje są pod protektoratem Gandiego. Nie wiem, co to oznacza, jak Gandhi zrobił ten protektorat. I czy te miasta państwa w sobie mogą nas zaatakować? Nie, jak zaatakujemy Bombaja, w sensie będą bronić Indii. Może tak być. Aha, ci moi utknęli tutaj zwiadowcy, bo nie możemy przejść, bo zbudował osadę. Co to znaczy? Aha, tam kupiec czekał, okej. Okay. Oni mogą płynąć, ci zwiadowcy. Czemu tu musicie zejść na ląd? Znaczy na morze? Nie wiem, przez te klify, tędy. To płyńcie już tędy, o, w ten sposób. Jednostka oblężnicza. Z pewnością. Jednostka oblężnicza! Wiecie, co to oznacza. Podprowadzimy jednostkę oblężniczą pod mury Bombaju i jesteśmy gotowi do szturmu. Chciałbym teraz zakupić za zgromadzone złoto taran 260. Starożytna jednostka wsparcia, gdy znajduje się w sąsiedztwie miasta, jednostka walcząca z arciem zadają pełne uszkodzenia murom miejskim. Czy to warto zainwestować w ten taran? Bo katapulta może bombardować miasto, ma zasięg 2. Natomiast taran jakoś wykorzystuje piechotę. W sensie piechota walcząca w zwarciu wykorzystuje taran. Dobrze, kupmy ten taran. Ja zainwestuję w ten taran. I my ten taran poślemy na front. A w międzyczasie zrekrutujemy więcej, myślę, że łuczników w razie czego.
Uwielbiam przywódców otaczającym się potężnym wojskiem. Panie Gandhi, do widzenia. A właściwie chciałoby się powiedzieć do zobaczenia. Dobrze, dobrze, dobrze. W sumie powinienem, w sumie chyba powinniśmy spamić tymi wojownikami. Patrząc, że oni są tani, robią praktycznie takie same obrażenia jak włócznicy, to jeszcze mamy bus do produkcji jednostek walczących wręcz, nie? Ci włócznicy chyba niepotrzebni byli. No cóż, Poznań będzie maczugowców wypluwał z siebie. Nie włóczników. Nie włóczników, zmień produkcję, wojowników, tak. Potężna pała i włócznia, to jest... pod Poznań mi podchodzisz. Indie włócznicy. Może mury w Poznaniu wypadałoby zrobić? Jak w razie potrzeby, to kupimy mury. Teraz pytanie, czy do tego taranu trzeba wejść jednostką, czy jak to działa? Ty wchodzisz i stoicie razem. Aha, w ten sposób, no dobra. Połącz, dobra, to wy będziecie jednostką szturmową, tak zwaną. Wy możecie podejść bliżej pod granicę miasta. Wojownicy garnizonują. Nie wiemy, ile ma jednostek w mieście. Ale patrząc, że jak ile ma miasto, może bardzo szybko... Bardzo szybko może nadrobić wszelkie straty. A wy możecie się zamienić miejscami. To nie, to żartowałem. A nie możecie wrócić? Kurde, szkoda. Indie, Libaj, wielki pisarz. Masz dwóch maczugowców w mieście jako garnizon. No dobrze, no dobrze. My stoimy pod twoimi granicami. Szykuj się. Wybadaliśmy żelazo. Fajne to żelazo, ale my chyba z niego korzystać nie możemy, bo nie mamy surowca żelaza. Także trochę szkoda. Budownictwo, mechanika, kusznicy. Ciekawie. Bo żelazo daje, a nie zbrojni. Można zbrojnych rekrutować. A to jest jednostka walcząca wręcz. O połowę szybciej będziemy ją robić. Zrób walutę. Kawalerii raczej nie potrzebujemy do szturmu. W Krakowie się zrobili łucznicy. Teraz tak, żeby mądrze to zrobić. Wy tu czekacie. Wy jesteście potrzebni dwóch kratek, żeby ich atakować, razić z daleka. To gdzie by was optymalnie ustawić? Lepiej jakby tutaj w sumie stała ta katapulta, ale to już zanim ona obróci, to za długo potrwa. Bo wy musicie być jak najbliżej miasta, żeby szturmować. Możemy tych zbrojnych zrobić? Możemy. Ta twoja cywilizacja potrzebuje dwa żelaza. Nie możemy zrobić. No dobrze, no to więcej włóczników. Tylko dwie tury się włócznicy będą robić. Wy fortyfikujcie. Wy się fortyfikujecie. Wy się fortyfikujecie. Mam nadzieję, że taki masowy Volksturm, dosłownie robimy Volksturm, wystarczy, żeby pokonać tego kwiożerczego, imperialistycznego Gandiego. Bandyta 1, 5, 6, 7 miast pozakładał. I naszych jeszcze biednych. Możecie wejść na wodę, czy nie? A nie, oni nie mogą pływać. Aha, no to moi tutaj utknęli na zawsze. Życie. Galery ich zaatakowały. I dosłownie nic im nie zrobi. Oni mają kuszników już! O, cholipka! Mają kuszników w tym mieście i to jest garnizon. To są zwykli łucznicy. Dobra, jeszcze dwie tury. Taran musi być na pozycjach wyjściowych gotowy. Wy tu jesteście gotowi. Wy potem podejdziecie za taran. Wy musicie osłaniać tych chyba. Wy podejdziecie sobie tutaj. Nasza populacja rośnie, lecz mamy niewiele miejsca dla nowych... Dobra. Potrzebujemy przestrzeni życiowej. Nawet nasz doradca twierdzi, że potrzebuje przestrzeni życiowej. Wszystko się składa w jedną większą całość. Świetnie. Potrzebujemy przestrzeni życiowej. Tak. Dobra. Przesuń was, wy pójdziecie za nimi, wy potem pójdziecie tędy. To jest dodatkowa jednostka wsparcia, tu dodatkowa jednostka naszych wojowników wchodzi do walki. W Krakowie rekrutujemy kolejnych wojowników. Ty niestety nie masz jak się stąd wydostać, to możesz odkryć resztę krawędzi mapy. No dobrze. Lepiej przygotowani być nie będziemy, bo im dłużej czekamy, tym silniejszy Gandhi się staje. Rozpoczynamy wielką wojnę Imperium Lachickiego z Imperium Indii. Poślemy nasz taran z maszugowcami do ataku. Tak, wypowiedz wojnę. Dobra, zająłeś ten. Nie mamy potrzeby przestrzeni życiowej. Ideologia kazała sprawić tylko zderzy w rozrachu, że wszyscy chodzą ślepi. Bardzo mądre, do widzenia. Nie zawrzyj pokój, idziemy cię zniszczyć, bąbelku. No dobrze, czy ty możesz ich trafić? Nie możesz ich trafić, bo mają co tutaj? Mają łuczników, maszugowców i mocno umocniony? Dobrze, że nie mało umocniony, hehe, Bombaj. Dobrze, rozpocznij od szturmu. Aha, nie, wy mieliście z tym taranem atakować, co jest? Po to ten taran wam przyciągnąłem, żebyście mogli go używać. Taran. Czy on działa biernie? Taran.
Jednostka znajduje się w sąsiedztwie wrogiego miasta. Oddziały walczące z Barcią zadają pełne uszkodzenia murom miejskim. A, to wystarczy, że on tu stoi! Bardzo dobry taran. Dobra, to atakujcie go. Atakujcie to miasteczko. O, z szabelkami. Mujahedini. Saladyńscy. No dobrze. Piękne obrażenie im zadajemy. Dobra, podejdź bliżej. Łucznicy też niech podejdą. Wy... Wojownicy, wojownicy, remis. Niewielka porażka. Serio? Nasi maczugowcy przegrają z łucznikami? A. Dobra, ale łuczników to trzeba atakować. Bo jak będziemy stać, to będą nas po prostu atakować. Co to za ten? Przebudzenie. Okej, zaatakujmy ich. Aha, to żeś ich zaatakował? I teraz wy ich nie będziecie mogli zaatakować. Aha, no to... Tactics. Dobra, wy tu flankę będziecie osłaniać, jak posiłki przyślą z innego miasta. No patrzcie, jak on się pobudował, nie? Patrzcie, jak on się pobudował. Tylko teraz ja muszę... jakoś zacząć strzelać w tą osadę. Zrobimy tak. Okej, ci łucznicy pójdą tędy. Gdzieś tu chodził jakiś jego oddział łuczników czy włóczników. Ale to myślę... O, co to jest? Apostoł. Upolujcie go. Kill them all. Kill them all. 114 dukacików. Na razie chyba nie wydajemy, bo w razie czego w Poznaniu kupienie murów to koszt... Aha, nawet nie możemy kupić murów. Okej. No, po co komu mury? Będziemy atakować. My będziemy atakować. Dobra, początek nie jest zły, mógł być lepszy, ale chyba jest spoko. Czyli co, jak pokonamy teraz Gandiego, czyli najsilniejszego bossa w tej grze, to już możemy uznać, że Zanus jest mistrzem cywilizacji, tak? O kurde, ale nas zaatakowali. Ujaci. Jeden włócznik tylko przeżył, dwóch. Olipka. Ale tu 4 doświadczenia! Broń się za tą tarczą, żbiczku, broń się! Aha, i te miasta, państwa atakują naszych tych. Czyli z nimi też mają wojnę. Mamy wojnę. Mhm. Jak oni jeszcze do nas podejdą, to będzie nieciekawie. Będzie bardzo nieciekawie. Dobrze, zacznijmy, czy ty możesz ich zaatakować. Ostrzelać. Atak dystansowy. Tak. Atak dystansowy, tak. Dobra, ładuj katapultę! Piu! Ile zadałeś obrażeń? Minus 28 obrony. Piękny strzał, milordzie. Piękny strzał, milordzie. Jak to teraz dobrze zrobić? Uszkodzenie. Oni mi oddadzą, czy nie? Wy niewiele robicie tymi łucznikami. Dobra, wy musicie szturmować. Wy musicie szturmować, bo nie ma co się bać. Wy jesteście jednostką szturmującą. Cały czas musicie atakować. Nie, nie ten taran! Co ty robisz? Nie, atakujesz? Atakujesz, dobrze. Żeby mi taranu nie zniszczyli. Okej, zamień ich miejscami. Aha, to zarąbiście. Zaatakuj tych. Irytujący jest czasami. Dobra, ale już obronę Bombaju zbiliśmy. Teraz atakujemy zdrowie miasta? Zdrowie garnizonu. Aha, fortyfikacje zniszczone, świetnie. Ty się może fortyfikuj do uzdrowienia. Albo zamienimy ciebie miejscami. Zamienimy ciebie miejscami. I ty szturmuj. Dobrze, szturmuj Bombaj. Oni są lepsi w ataku niż w obronie, zdecydowanie ci włócznicy. A ty mógłbyś się ten leczyć w tym czasie? O, świetnie, dobra, tactics. Wy jesteście obici, zamienicie ich miejscami. Ty się wy podejdziecie tu. Albo ci wojownicy się nie cofną, nie? Dobra, to stań sobie tutaj. Ci wojownicy niech atakują, niewielka porażka. Dobra, ale trzeba mu zbijać te jednostki. Mamy ich więcej, więc jeżeli będziemy wymieniać się jeden za jeden, to powinniśmy dać radę. I dopóki on nie wprowadzi tych jakichś zbrojnych średnio... Czy on ma żelazo? Aha, my stoimy przy tym żelazie. To wiele wyjaśnia. Dobra, zapraszam tu, jeszcze kolejne świeże oddziały przychodzą. Gdzieś tu coś się kręci? Nie, nic się nie kręci. Dobra, zadymka, fiu fiu! Ej, tutaj atakowanie Gandiego w cywilizacji to jest jak atakowanie Osmana w Europce, nie? Żeby seria nie przymulała. Widzicie, co zajączek robi, żeby seria nie przymulała? Więcej maczugowców. Wojownicy. Dwie tury. Być może obaj zginiemy. Ale to jest poświęcenie, na które jesteśmy gotowi. Trzy tury, wojownicy, wykorzystujemy te nasze karty do produkcji jednostek, rekrutujemy na potęgę. Oni też chyba są darmowi w utrzymaniu, ci wojownicy, swoją drogą. Nawet bez tego jednego. Dobra, co ty podsyłasz? Tych wycofujesz, tu strzelają, prawdopodobnie mi zabiją tych włóczników, znaczy maczugowców, wojowników. Nie, przeżyli chyba. Nie, zniszczeni, okej. Na razie nie ma dużo jednostek. Delhi jest twoją stolicą, dobra, widzimy twoją stolicę. Jakbyśmy zajęli Bombaj i Delhi, bo tu chyba można przejmować osady, niszczyć.
My chyba chcemy przyjąć wszystko, bo on ma to tak ładnie rozbudowane, te jakieś cudy świata się kręcą. To szkoda niszczyć. Dobrze, zacznijmy od katapulty. Ostrzał Bombaju. Załaduj tego ziemniaczka dla nich. O, ale piękny strzał, zarąbiście ładny. Dobrze, dobrze. Teraz wy, jakbyście można plądrować. 135 zł, nie, bo my to przejmiemy. Atak dystansowy. Strzelajmy Bombaj. Ej, doskonały strzał, świetnie. Wy z północy szturmujcie go. Poważna wygrana. Ej, czyżbyśmy tymi włócznikami wbili do Bombaju i pokonali garnizon? Ostatni obrońca nadziany na polską wykałaczkę i Bombaj został zdobyty! Zasoby dostarczone z szerokiego wachlarza kopalń sprawiły, że niezbędna do rzemieślników stała się wiedza o własnym życiu. Przyspieszono. Super! Zdobyliśmy Bombaj. Ale to nie będzie Bombaj. To jest jakaś pogańska nazwa. Jak zmienić nazwę osady? Zachować miasto. Co tu jest? Jak sprawdzić, co jest w tym mieście? Szczegóły miasta. Jest jakiś podgląd, żebym zobaczył, jakie to są budynki? Zmień produkcję w mieście. Projekty, dzielnice budowlane, zakup. Co tutaj masz? Naprawa, pomnik, starożytne mury. Jak sprawdzić, czy warto zostawić osadę? Inaczej, czy masz tu jakiś cud świata? Co to jest za budynek? Jak sprawdzić, co to jest za budynek? Lista, przyrost, żyzność, dzielnice budowlane. O, spichlerz, kaplica, świątynia. Ty nic ciekawego tutaj nie masz. Nic ciekawego tutaj nie masz i zbudowałeś osadę na wielorybach? Na rybach zbudowałeś osadę. Masz dwie faremki, trzy faremki, kapliczkę i dwie kopalnie. Szczerze, ja bym chyba zostawił, tylko bym chciał zmienić miasto. Bombaj musimy zachować. Kalkuta chyba będzie do zniszczenia, chociaż też jest ładnie rozbudowana. Ej, dobra, chyba wszystko zachowujemy. No, zachować miasto. Twoja cywilizacja, zdecyduj, czy je zatrzymasz, czy zburzysz. Nazwa miasta Bombaj, populacja 5, liczba istniejących dzielnic 1. Zachowaj miasto. Na razie zachowaj to miasto w swoim imperium. Będzie mniej wydajne i okupowane, dopóki powojenna własność nie zostanie określona podczas konferencji pokojowej. Kara za wojowniczość w przypadku zatrzymania miasta umiarkowane. Zwrócona albo podwojona po zakończeniu wojny. Zbóż miasto. No nie, no to na razie zachowajmy miasto. Wielki sukces. Great sukces. Dobra, ci wojownicy niech się fortyfikują i leczą. Albo najlepiej byśmy ich miejscami wymienili. Taran na razie nie będzie potrzebny, niech oni się wyleczą. Możecie ich szturmować, ostrzelać, nie możecie. Tu już jest Deli w zasięgu. Katapultę trzeba podprowadzić, ty musisz się wyleczyć. Fortyfikacja do uzdrowienia. Ty czekasz, ty możesz... W sumie dobrze, jakbyś wszedł do Bombaju. Ale nie wejdziesz, bo cię zablokowali jednostkami. Możemy zaatakować wielkiego pisarza. Na jakiej to jest zasadzie? To jest jakiś ten bohater, tak? Co się stanie, jak go zaatakujemy? Zniknął. Poważna wygrana. Okej. Siedzicie w naszej kapliczce, nowo zdobytej. Pora, żebyście ją opuścili. Dzień dobry. Dostępny jest awans. Że nie możemy cię poruszyć. Mogę coś budować w Bombaju? No tak średnio. Ale możemy kupować też tak średnio. Spichlerz, naprawa. No dobra, naprawię spichlerz w międzyczasie. Wy niestety nie macie chyba jak przejść, więc na razie fortyfikacja. Splądrowali kapliczkę, bandyci jedni. Niestety chyba nasi wojownicy polegną? Nie, teraz na pewno polegną. Okej, ale przyjęli dwie salwy od łuczników. Myślałem, że będziemy większe straty przy Bombaju ponieść, bo tak naprawdę dopiero teraz traciliśmy pierwszą jednostkę. Tutaj 3 z 4 są obite, więc się leczą, ale my cały czas sprowadzamy nowe posiłki. Nowe posiłki zmierzają do miasta. Dobrze. Możesz ich ostrzelać? Poważna wygrana. Świetnie, ostrzelaj ich tymi łucznikami. Zium, piu, 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 piu. Dobra, wszystkich wyeliminowałeś. Great job. Nie poruszycie się, prawda? Prawda. Teraz, jeżeli wy staniecie tutaj, to powinniście mieć Deli w zasięgu. Tu są te wiszące ogrody, to jest jakaś lata... Jezus, ile on tu cudów pobudował! Ja cię kręcę. Podejdź bliżej. Ty z prawej strony flankuj. Wy chyba... A, możecie awansować. Dobra, dajmy im awans. Okrzyk bojowy żółw podczas obrony przed atakami dystansowymi. Szczerze? On ma dużo łuczników, tych łuczników z miasta. Dajmy im żółwika. I... Aha, nie możecie iść we froncie.
Remis. Okej, wy się na razie... A, dostępny też awans. Siły zbrojne przeciwko jednostkom leczącym zwarciu, przeciwko jednostkom kawalerii. On kawalerii nie miał żadnej. Pchnięcie. Mhm. Dobra, to przynajmniej was wyleczyliśmy. Ci wojownicy... Okej, podchodzimy bliżej. Będziesz miał w zasięgu, czy nie możesz strzelać? Nie możesz strzelać. Taran. Opuść formację. Weź tym taranem, podejdź sobie... Tutaj? Okej, wy się będziecie leczyć. Tak, tu szkoda czasu. Połącz. Okej. No dobrze, jeżeli nie zaatakują nas te miasta państwa, to powinno być dobrze. Oj, katapulta. Jak katapulta poradzi sobie z ostrzałem łuczników? Chyba dobrze sobie poradzili. Nie, może zabijesz mi całą katapultę? Ja cię kręcę. Cała katapulta zginęła. Od łuczników? Ja myślałem, że ona trochę przeżyje. Nie, oj. Zaczynamy zwracać na siebie uwagę, świetnie. Świetnie, ej, katapultę trzeba odbudować. Ona się 10 tur robiła, ajajaj. No dobra, jeszcze taran nam został, głupia strata. Myślałem, że ta katapulta jest wytrzymalsza. I jakby była kawaleria czy coś takiego, to bym się bał. Ale ci łucznicy? Naprawdę? Jacyś golasy z łukami. Tak się nie robi. Dobra, ostrzaj tych łuczników. Poważna wygrana. Piu, polscy łucznicy. Wielka Lechia. Nasze ziemie. Szturmuj ich? Halo? Rozpędźcie się przez te pola. Nie zatrzymujcie się. O, dobrze. Jeszcze maczugiem. Maczugiem go. Dobra, ale niewielkie straty ponieśliśmy. Mhm. Ty musisz obchodzić ich z tej strony. No to jeżeli oni są tacy mocni, to razie taranem bym nie podchodził. Wasz strach. Bo aż strach, poważna wygrana. Też ich nie złapiesz, no dobra, ale to zaatakuj tych. Wy się już wyleczyliście. Mhm. Pozbędziemy się oddziału łuczników. Deli ma, aha, ma jeszcze mocniejsze fortyfikacje. Niedobrze. Wy się leczycie. Wy musicie podejść, powiedzmy, tu. Wy dobrze jakbyście obchodzili z tej strony, żeby troszeczkę poszerzyć combat with. Hehe, combat with poszerzyć, hehe. Rozumiesz ten żarcik, hehe. Żarcik, kosmonaucik. Dobra, przerzucamy jednostki więcej. Maczugowców tani, Volksturm, to jest co? To, co Polacy lubią najbardziej. Dobra, wojownicy? Stań tutaj, nie mogę. A tu? Też nie mogę. Cholera. Dobra, to podejdź tu tym taranem. Ale mi obili tych łuczników. Oho, kusznicy. Oho, kusznicy z Deli. Poeci z niewiadomych. Stworzono ideę, dramat i poezja. Okej. Dramat i poezja, wybierz ideę. Taktyka i brona, co potrzebujemy? Potrzebujemy gry i rekreacja, okej. Teraz tak, wy... Jak to dobrze zrobić? Ci łucznicy na pewno mogą ostrzelać was. To jest pewne. Wykorzystujmy przewagę ogniową. No to niewiele zrobiliście, ale dostępny jest awans. Że chyba nie macie punktów ruchu. Tymi łucznikami... No właśnie, co tymi łucznikami? Opuść formację eskortową. Taranem wejdź tutaj. Stwórz szyk eskortowy i teraz zaatakujcie Deli. Taranem. A nie, to nie Deli. To kapliczka. No cóż. Bywa i tak. Dobra, wy zaatakujcie tych łuczników w lesie. Kampią w lesie. Bandyci jedni. Ej, nie wiem, czemu się ta świątynia kojarzyła z Deli. Znaczy z miastem. Co oni tu mają? Wojowników w mieście i... Libaj, pisarz i kupiec. Ej, to jest ten chyba, którego mieliśmy pokonać. Okej, okay, atakuj tych łuczników. Strasznie twardzi ci łucznicy. Myślałem, że w zwarciu ci łucznicy zginą od tych maczug i podejdzie tak maczugą walnie i wszyscy się przewrócą. A oni nic. Tak, szturmujemy dalej. Wy będziecie tutaj... Nie, stay! Cholera, nie da się cofnąć, nie? Cholipka. Ruchu. Najgorzej. Bo trzeba z tej strony też podejść, żeby serio kombatu przesunąć. Ej, Kraków jak ładnie wygląda. Jacie, ale się rozbudował. Co prawda od ostatnich kilku tur nic nie robi poza jednostkami wojskowymi. 8 tur do katapulty, świetnie. To stań za tymi naszymi włócznikami. A wy jeszcze możecie atakować.
Dokończycie tych... Nie dokończycie. No dobra, to się przez jedną turę możesz troszeczkę uzdrowić. Oho, łucznicy z północy zaatakował... Nie może mi zabijeś taran. Nie, dobrze, dobrze, bo taran to nasza jedyna machina oblężnicza została. Ci łucznicy mocno ocierpieli. Ci łucznicy przyszli. Teraz tak. Poświęcimy tych... Może inaczej. Atak dystansowy na Deli. Żeby jak najbardziej ich obijać. Atak dystansowy łucznikami zrobił dosłownie nic. Wykorzystamy teraz tych włóczników. Żeby maczugowcy, wojownicy zajęli ich miejsce. Zaatakuj to. Halo? Zaatakuj. Okej, okay. Poświęcisz się. Piękna szarża. Nice, teraz wy zajmiecie miejsce ich tutaj w taranie. I zaatakujecie. Tu już oczekuję większych rezultatów. Dobrze, dobrze, bijatyka. Chyba 2-1, ale to i tak postęp. Minus 18 obrony. Dokończ tych łuczników, bardzo cię proszę. Może przeawansujesz przy okazji. Schowali się w tych ogrodach wiszących. Patrz, jeszcze jednego naszego zdjął. Aż na drugą stronę rzeki go przerzuciło. Dobrze. Wy nie macie czasu się leczyć, więc podejdziecie pod miasto. Wy też się nie będziecie leczyć, tylko będziecie ostrzeliwywać. Wy możecie jedną kratkę strzelać, nie? To stańcie tu. Mhm. Wy podejdziecie tędy. Coś tu jest gotowego. Wy się jeszcze leczycie, leczycie. Wy podchodzicie, czyli tu są jeszcze 3 jednostki. To powinno chyba starczyć na zajęcie Deli? Na razie? Pytanie też, czy chcemy zniszczyć... Poważna wygrana. Weź ich przechwyć. Bo może nam jeszcze coś będą plądrować pola czy coś. No, miała być poważna wygrana na tych równinach, a tak średnio wyszło. Ten taran... Puszczyk bojowy, tak. Pytanie, czy będziemy niszczyć go do końca, czy tylko spróbujemy zająć Deli Kalkutę i poczekać, żeby odnowić straty, utrzymać te osady, bo tam coś było, tury do okupacji, okupowanie, brak przyrostu, za mało udogodnień. Ta osada chyba musi się skorować, czy coś takiego? Jednostkę można awansować, jednostka zniszczona, tak, to wiemy. Straciliśmy oddział łuczników, dobrze, ale nie strzelaj mi po wojownikach, to jest dużo ważniejsze. Teraz tak. Wy. Brakuje tej katapulty. Katapulta robiła takie obrażenia. Duża strata, że ją straciliśmy. Mało synonimów używamy. Hehe, awans jest gotowy. Fajnie. Szturmujemy. Bo jak działa taran? To bierze w zasięgu miasta, ma być, tak? Jednostka znajduje się w sąsiedztwie wrogiego miasta. Oddziały walczące w zwarciu zadają pełne uszkodzenia murom miejskim. Oni nie muszą być połączeni, nie? Chyba nie. Wojownicy, poważna porażka. Poważna porażka. Ale my się wykrwawimy na tym Deli. No dobra, chyba atakujemy, nie? Ewentualnie możemy... nie atakować, tylko... opuść formację. Przejdź nimi tutaj. Tak, i wy tutaj stójcie. Wy natomiast przejdziecie tędy i zaatakujecie Deli. Może przy odrobinie szczęścia kusznicy z miasta ich ostrzelają, bo ta jednostka i tak by mi zginęła. Mhm. Coś tam drgnęło? No lekutko. Lekutko. Dobra, no a wy musicie atakować. Jakby co, Volksturm, nowe oddziały Volksturmu nadchodzą. Trzeba prowadzić szturm za szturmem. Też w sumie wszystkie jednostki będą obite. A ci wyparowali. Minus 14. Dobra, ale fortyfikacje padły. Teraz broni się tylko garnizon. Łucznicy nadchodzą. Coś jeszcze możemy zrobić? Oho, Lipka. Posiłki sprowadził. Dwa oddziały maczugowców i... procarzy? Co to jest? Guru. A Guru sprowadził. I Guru nam nie przeszkodzi. Ale te dwa oddziały, jak będą wspomagać obronę miasta, może być problem. Teraz tak. Jak my to chcemy załatwić? Fajnie, jakby oni ich ostrzeliwywali. Ale chyba nie mamy już czasu się przestawiać. Wszystko ładujemy w miasto. Nawet jeżeli stracimy te oddziały, żeby one chociaż... Aha, co zarąbiście obrażenia zrobiłeś? Atakuj? Tak, bo ty i tak już zginiesz. Wycofywać was chyba nie ma sensu, jakby co to nowymi oddziałami zatentegujemy. Także panowie! Banzai, atakujemy. Dobrze, zginęliście, ale zabiliście jednego ze sobą. Świetnie. A dalsza część wojny w kolejnym odcinku. Tutaj wam podziękuję za uwagę. Łapek w górę, soczysty komentarz. Szturm na Deli już jutro. Elo.